Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie, ponownie na moim kanale. Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, to witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mam dla Was haul zakupowy. I już spieszę z wyjaśnieniem, żebyście się nie wzburzyli na mnie, nie obrazili. Haul zakupowy nie dlatego, że chciałam najnowsze wiosenne trendy. Nie są to zakupy nieprzemyślane, nie są to zakupy dla mojego własnego widzimisię, dla tych, którzy są nowi, dla tych, którzy nie obejrzeli jednego z poprzednich moich filmów. W tym momencie noszę żałobę po mojej babci i wiecie, jak tradycja nakazuje, żałoba w kolorze czarnym. Nie tylko ze względu na tradycję noszę żałobę, było to jedno z życzeń, ostatnich życzeń mojej babci, a poza tym moi stali widzowie wiedzą, że utrata mojej babci jest dla mnie ogromnym przeżyciem. I tak naprawdę czarny strój odzwierciedla idealnie to, jak ja w tym momencie się czuję, to, jak czuje się moja dusza i moje serce. Więc tak, wszystko, co Wam pokażę, będzie czarne. Czarne lub z bardzo delikatnym jakimś wzorem. Generalnie to będą jakieś małe kropeczki tego typu sprawy, przynajmniej tak to wyglądało na zdjęciach, bo zamówienie zrobiłam online. Tutaj w Wielkiej Brytanii nadal wszystko jest kompletnie zamknięte, więc jedyne zakupy, jakie możemy tutaj robić, to zakupy internetowe. No chyba, że jesteśmy w stanie zrobić zakupy w jednym z większych supermarketów, które na przykład mają dział odzieżowy, tak jak wiecie, na przykład w Polsce Tesco, tutaj też Tesco ma dział odzieżowy, Tesco, Sainsbury's, Asda. I z Sainsbury'ego pokażę Wam dwie rzeczy, bo kupiłam sobie dzisiaj właśnie spodnie, ponieważ nie mogłam znaleźć spodni żadnych w internecie, poza tym nie lubię kupować spodni przez internet, bo nigdy nie wiadomo, jaki jest materiał danej rzeczy, więc po prostu nie wiem, jak spodnie wolę kupować tak na oko, bo też nie można przymierzyć, trzeba po prostu kupić, zabrać do domu i ewentualnie potem oddać. Więc tak, pierwsze dwie rzeczy, tak jak już Wam mówiłam, są z Sainsbury'ego i kupiłam oczywiście czarne, wiadomo, więc w Sainsbury'em znalazłam takie, one się nazywają jeggings, to jest takie, to wiecie, połączenie jakby jeansów z getrami, tak to można nazwać, bo one, widzicie, są po prostu w pasie z gumką. Ja mam jedne takie z Sainsbury'ego w takim jeansowym kolorze, takie faktycznie one wyglądają jak oszukane jeansy i ja je noszę do pracy i one mi się świetnie sprawdzają, więc dlatego pomyślałam, że będą mi wygodne. Na oko kupiłam rozmiar 8 z tego względu, że te, które mam w domu, też są w rozmiarze 8 i pasują mi, więc zobaczymy, jak to będzie. Nie, tak jak mówię, nie przymierzałam, bo w sklepie nie można, a dopiero dzisiaj je kupiłam, więc nie miałam jeszcze okazji. Te jeginsy, one są dość rozciągliwe, tak jak widzieliście, 12,50 kosztują w Sainsbury'em, no nie są to najtańsze spodnie, nie najtańsze jeginsy, no ale trudno, nie mam innej możliwości. Kupiłam też sobie parę takich bardziej, że tak powiem, a la garniturowych, takich, widzicie, one mają lekki kant, one są bardzo pognieciane, bo ja je musiałam spakować w swoją torebkę, jak zabrakło mi już miejsca, miałam sporo zakupów dzisiaj. One powinny mi sięgać do kostki, bo to jest, to są chyba krótkie, tak, to jest 8 krótkie, czyli S8 short. Tak jak widzicie, na pasku tutaj dwie mają takie boczne kieszonki. Czy się 8 zmieszczę? Tego to nie wiem. Te wzięłam 8, bo są rozciągliwe. Te rozciągliwe nie są. Znaczy one mają tak delikatnie, to nie jest taki typowo sztywny materiał, także no mam nadzieję, że jakoś się w nie zmieszczę, ale zobaczymy, jak to będzie. Te kosztowały 15 funtów, także no mówię, to nie są może najtańsze, ale no nie mam, po prostu nie mam w domu żadnych czarnych spodni, ani mówię, nawet jedna para jeansów, jakie mam, są mi za małe. Teraz noszę, bo pewnie zastanawiacie się, co mam, o tak Wam pokażę, mam parę takich bardzo ciemnych, takich grafitowych, to też są jeginsy z Pep & Co. Jeżeli wiecie, tutaj w Wielkiej Brytanii w funciakach te sklepy funkcjonują. I to tyle, kochani, z pokazywania. Proszę Wam, oczywiście resztę moich zakupów będzie z New Looka,
Tutaj są bluzki i bodajże dwie sukienki. Tylko dwie znalazłam takie, które no, mogłabym nosić, bo... No, zobaczycie zresztą. Ja nie lubię niczego, co jest obcisłe, a w New Looku, mimo że takich topów i bluzek i koszul mają na pęczki, naprawdę świetnych, to sukienki, owszem, też jest sporo sukienek, ale bardzo dużo było z jakimś takim większym nadrukiem, czy z jakimś takim innym wzorem większym, lub też były bardzo takie dopasowane, bardzo takie, wiecie, obcisłe, a ja po prostu takich rzeczy nie lubię. To tyle, kochani. Nie będę Wam pokazywać, jak je rozpakowuję i tak dalej, bo uważam, że to nie ma sensu. You wanna say hi? Okay. Dirty face? Come on then. Say hi, dirty face. Hi, dirty face. No, you have a dirty face. You are dirty face. Powiedz cześć. Cześć, kochani. Cześć, kochani. Dzisiaj mamy haul zakupowy. Mamy haul zakupowy. Mamy haul. Mamy haul. Zakupowy. Zakupowy. No, jakoś ci to wyszło. We will take a look, yes. Okay. Okay. You're gonna say bye now. Bye. Bye. Okie dokie. Ooh. Thank you. You're welcome. Zgubiłam wątek, nie wiem co mówiłam, zanim młody przyszedł i mi przeszkodził. Wiem już, chyba mówiłam, że nie będę Wam pokazywać każdej rzeczy z osobna, bo uważam, że to nie ma sensu i tak tego nie widać porządnie, więc równie dobrze mogę po prostu zrobić Wam przymiarkę i pokazać, jak to wygląda na mnie i od razu opisać Wam, co to jest za materiał, ile kosztowało, tego typu sprawy, więc no, to tyle. Wrócę do Was, jak już będę robiła przymiarkę. Także pokazałam Wam spodnie, no bo to, żebyście wiedzieli, o co chodzi, bo spodnie też będę przymierzać z całą resztą ubrań, bo tak jak mówię, tutaj jest sporo bluzek, koszul, tego typu spraw. Także muszę mieć jakiś dół, żeby nie było, że tylko Wam górę z gołym tyłkiem pokazuję. Więc kochani, zapraszam do obejrzenia przymiarki. I żegnam się z Wami. Bo nie wiem, czy nie wiem, jak to zakończę to wideo, ale jakby co, to zapraszam na przymiarkę, a do zobaczenia w następnym wideo, kochani. Pa, pa. Hej, kochani. Pierwsza stylizacja. Znaczy, stylizacja. Może to za dużo powiedziane. Pierwsze dwie rzeczy to są te jeginsy z Sainsbury'ego. Wybaczcie mój wystający brzuch, niestety inaczej się nie da. Tak one się prezentują, pasują idealnie, także cieszę się, że nie wzięłam dziesiątki, bo dziesiątka byłaby mi zdecydowanie tutaj w nogawkach za szeroka, bo tak jak przymierzałam w sklepie dziesiątkę do ósemki, to różnica w nogawkach i w pasie zresztą też była spora. W pasie mogło być trochę więcej miejsca, chociaż powiem szczerze, one są naprawdę rozciągliwe, to byłyby bardziej komfortowe może, ale one się, wiem, że one się trochę roznoszą, także one są bardzo elastyczne, bardzo, także bardzo wygodne, ale mówię, dobrze, że nie wzięłam dziesiątki, bo dziesiątka po prostu tutaj, bo te tutaj są idealne w udach, także no i pierwsza bluzka z New Looka, nie jestem do końca jej pewna. Dzwoniłam do mamy, mama mówi, spokojnie, możesz taką nosić. Ona ma po prostu takie, gdyby to były białe groszki, to bym nie miała nic przeciwko, ale te groszki są takie lekko kremowe. Ale tak jak widzicie, bluzeczka tutaj, ja bardzo lubię, jak bluzeczki są takie tutaj luźne w stylu, bo mam wystający brzuch, a wtedy się nie muszę niczym martwić. Rozmiar 10, wszystko co zamówiłam z New Looka jest w rozmiarze 10. Bo tak się składa, że o ile dół czasami ósemka mi pasuje, czasami nie, o tyle góra ósemka odpala. Muszę mieć dziesiątki, także tutaj mam zawsze, muszę mieć troszeczkę luzu, a tutaj jest wszystko idealnie. Ma gumeczkę na, tutaj na rękawkach.
Cen nie będę Wam pokazywać, albo pokażę Wam na ekranie, bo nie pamiętam, więc Wam nie powiem, ale pokażę Wam na ekranie, może tak to zróbmy. Ponieważ to, co jest tutaj, generalnie wszystko, co kupiłam, było w jakiejś tam promocji. 25%, 40%, niektóre były nawet do 50% rzeczy. Także po prostu nie będę Wam podawać pełnych cen z etykietek, a podam Wam tutaj, ile zapłaciłam. I postaram się też w opisie pod filmem zrobić Wam linki do tego, co kupiłam, jeżeli oczywiście uda mi się je znaleźć, bo trochę tego jest. Także nie przedłużając, kochani, bo tak jak mówię, trochę tego jest, do następnej rzeczy przechodźmy. Kolejna bluzka, bardzo podobna w kroju do tej poprzedniej. Też tutaj ma odcięcie i takie dwie falbany, tak jak tamta, tylko że ta jest chyba troszeczkę dłuższa, bo sięga mi za pośladki, więc będę ją też mogła nosić do leggingsów. Jedno co, to tak jak widzicie, materiał jest dość prześwitujący i ona ma takie jakby atłasowe kropeczki. O, może z bliska będzie to lepiej widać, o ile oczywiście kamera będzie chciała pokazać. Teraz chyba lepiej widać. Rękawek jest 3/4, tak jak widać, z gumeczką. Tamten też miał gumkę, tylko że rękaw był długi. No i tak jak widzicie, jest jak na rozmiar 10, to tutaj mogłabym spokojnie w 8 wejść. Ale tutaj ramiona ma takie dość akurat, powiedziałabym. Jak dla mnie, może 8 była tutaj w ramionach zbyt wąska, ale tak dla, nie wiem, może dla osób obdarzonych tutaj w klatce piersiowej bardziej, tutaj spokojnie w 10 się zmieścicie, no bo mówię, spokojnie, tutaj świetnie. Ale ja bardziej chyba lepiej będę się czuła, jak będę miała pod spodem koszuleczkę, taką podkoszuleczkę na ramionczkach. Gdzieś mam, chyba w praniu, dlatego no, pokazuję się Wam tak. Ale mam nadzieję, że nie jesteście zgorszeni, zresztą, no... Jakoś, no goła nie jestem, ale tak wiadomo, jeżeli ktoś jest bardziej wrażliwy, to bardzo przepraszam. Także następną. Kolejna bluzka, tym razem bardziej taka koszulowa, ale nie wiem, spodobało mi się, bo na modelce bardzo ładnie się prezentował tutaj dekolt, bo to jest taki ten, oni tutaj nazywają granddad color, czyli taki, to nie jest stójka, nawet nie wiem jak to określić, ale no nie ma tutaj kołnierzyka, jest taki półokrągły i potem jest szpic. Ona ma guziczki z góry na dół. Ja sobie ją tutaj, że tak powiem, wetknęłam z przodu. O, wyszłam z... O, już. Ona nie jest długa, ona jest dość krótka, także jeżeli lubicie mieć takie właśnie bluzki koszulowe włożone w spódnicę na przykład, czy takie, no to fajnie. Rękawy są takie dość pufiaste, z mankietem, takim wąziutkim mankietem, ale nie wiem, tak, no nie czuję się za bardzo w tej koszuli, taka jest, tutaj mi tutaj coś nie pasuje, ciągle mi się zsuwa do tyłu i w ogóle jakoś tak nie bardzo, więc ta chyba odpada. Nie widzicie mnie, nie wiem, dlaczego mam tak kamerę nisko ustawioną. O, może tak będzie troszeczkę lepiej, o, więc no, no nie. No mnie to się akurat nie. Poza tym materiał, chociaż materiał jest bardzo przyjemny, to nie jest sztywny materiał, ale już widzę po tym, jak jest pognieciona, a była ładnie złożona w woreczku, że będzie się po prostu gniotła, będzie się gniotła, no. Więc, a to będzie mnie denerwowało. Więc pewnie, no, odeślę z powrotem. Następna. Ok, kolejna koszula. Czy bluzka koszulowa, ale zobaczcie, ja nie wiem, ja nie jestem wysoką osobą, ja nie jestem, to jest wszystko z normalnej linii, to nie są rzeczy z linii petit na przykład, a ja jestem, no, bardzo niska, ja mam 1,60 m, ale no zobaczcie, i to nie jest rękaw 3/4, to powinien być normalnie długi rękaw, tata chyba też ze mną nie zostanie, chociaż nie wiem, no, mi się bardzo podoba. Zobaczcie, jaki on ma tutaj piękny przód, haftowany, wycinany. Kołnierzyk, ja tutaj się do końca nie zapięłam, ale on tutaj ma kołnierzyk. Ja bym tak tej koszuli aż tak do góry zapiętej nie nosiła, po prostu tak. Ale zobaczcie, jak ona jest dziwnie krótka, a w ogóle dość szeroka, a dziwnie krótka. Tutaj to musiałoby być może o,
utknięte w spod... Czekajcie, tak... Nie wiem. Jakoś tak mnie to tutaj nie... No bo wypuszczone, no to po prostu jest takie, no... No za krótkie, no nie wiem, może to by się lepiej prezentowało w całości włożone po prostu w jakąś spódniczkę czy coś takiego, ale nie wiem. Zobaczę, jak to wygląda na nagraniu, bo bardzo mi się podoba tutaj to, ale ogólnie koszula taka, no nie bardzo. I ten materiał to jest taki, nie wiem, to będzie bawełna chyba z jakąś domieszką, bo jest bardzo miękki, nie jest sztywny, ale znowu no pognieciony na maksa, także... Nie wiem, dajcie mi znać, co myślicie o tej koszuli. Następna. Kolejna w stylu koszulowym. Bardzo obszerna. Ta jest no, zdecydowanie chyba największa, jeśli chodzi o niby rozmiar 10, ale no, zobaczcie, jest ogromna. Natomiast mnie to nie przeszkadza. Ja lubię rzeczy, które są nieco większe. Podoba mi się to, że właśnie te rękawy są takie pufiaste. Fajnie tak opada ten materiał. I znowu, tak jak widzicie, jest półprzeźroczysta, więc żeby nikogo nie zgorszyć, najlepiej jakąś podkoszuleczkę założyć. A tak, uważam, że koszula jest bardzo fajna. Ma takie... Z daleka one wydają się białe, ale to są... Nie wiem, kamera odda. To są takie guziczki, one wyglądają tak lekko perłowo. Bardzo ładne. I tak jak teraz tutaj widzicie, olepię materiał koszuli. U góry jest kołnierzyk i mają też mankiety też z takimi samymi guziczkami i bardzo, 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 bardzo dużo materiału, tak jak widzicie. Ale myślę, że i tutaj to jest akurat to fajne, że blazerka jest dłuższa, więc spokojnie można ją nosić tak wypuszczoną, albo po prostu gdzieś tam jakoś zaczepioną w spodniach. Ja generalnie rzadko lubię tak nosić bluzki, które mają guziki, bo one tak dziwnie potem wyglądają, te guziki tak jakoś odstają. Ale generalnie tak, czy do spódniczki też myślę, że się spokojnie sprawdzi. Następna. I teraz już zaczną się bluzki z takim rękawem, albo 3/4, albo już właściwie to jest jedna chyba z 3/4, reszta to już jest krótki rękaw. Także to jest taki, no powiedzmy, że 3/4. Krótki z taką długą, dużą falbaną. To jest bluzka, która była opisana jako bluzka oversize'owa, czyli taka, no tak jakby o numer 2 rozmiar lub dwa za duża, ale powiem Wam, że ona jakaś ogromna to ona nie jest. Jest tutaj troszeczkę miejsca, także panie obdarzone tutaj bardziej w strefie, że tak powiem, no, klatki piersiowej, nie mogłam szybko słowa znaleźć, na pewno się zmieszczą tutaj spokojnie. Co jest bardzo fajne, to że materiał mimo, że jest taki troszeczkę grubszy, bo to jest taki, no nie wiem, jak mam Wam to pokazać, ale to jest taki, nie wiem, no taki troszeczkę no, grubszy w dotyku. To nie jest nic takiego super cienkiego, to jest taki ala jakiś taki dzianinowa taka sytuacja, nie wiem. To jest bardzo właśnie fajna, taka przewiewna z racji kroju. No i mnie się podoba to, że ma znowu tą falbankę tutaj, czyli można dużo ukryć, właśnie fajna do tych jeginsów. Bez problemu, tutaj nie trzeba niczego wkładać, niczego tutaj, wiecie. Myślałam, jak ją wyjęłam z opakowania, że będzie dużo za krótka, bo taka mi się wydawała właśnie bardzo szeroka, ale bardzo krótka, ale widzę, że jest ok. Ok, no, podoba mi się. Także kolejna na tak, chyba. Przechodzimy do następnej. Tutaj mamy taką wersję z krótkim rękawkiem tej koszuli. Z tym właśnie samym, z tą taką, to nie jest stójka, nie wiem jak to określić, z tym dekoltem takim, tym granddad color, czyli, no nie wiem, no to nie jest stójka, bo stójka to by tak było trochę, nie? Także nie wiem, dajcie mi znać, jak to się nazywa po polsku, jakbym to miała zwać. Guziczki ma tylko tutaj 3, tak jak widzicie, i dalej już jest po prostu taka
taka luźna, taka pliska tutaj się układa z przodu. Także można spokojnie to sobie też właśnie utknąć można, albo po prostu nosić wypuszczone rękawki. Tutaj są one takie dość, to nie są jakieś takie, słuchajcie, bardzo wiszące, ale no wygodna taka jest w miarę. Materiał jest luźny, lejący, taki bardzo, bardziej bluzkowy, to nie jest taki koszulowy, to taki właśnie bardziej sztuczny bluzkowy, niestety. Ale myślę, że na lato no, będzie mi w miarę w niej wygodnie, no bo mówię, nie mam ograniczonych jakoś specjalnie, chociaż ona się, no nie jest rozciągliwa, więc tak jak wiecie, jak robię tak, no to tutaj w ramionach czuję, że ta bluzka jest, natomiast no wygląda ok. Nie wiem, dajcie mi znać, co wy o tym myślicie. Zostawiać czy nie? Dajcie znać. Do następnej przechodzimy. Kolejna, bardzo podobna. Rękaw jest właściwie taki sam. I tutaj krój, ale ta jest zdecydowanie wygodniejsza, tej nie czuję, tam się nie ciągnie, o może tak, jak nawet jak zrobię tak, to nie czuję, że coś tam, wiecie. Ta jest nieco tutaj inna, bo ma, tak jak widzicie, ma tutaj kołnierzyk, ja się tutaj do końca jeszcze nie zapięłam, o tak, ma kołnierzyk taki, ale nie, no oczywiście można, wiecie, wszystko zrobić jakoś tak, luźniej. I ma, tak jak widzicie, takie delikatne, to są białe kropeczki. Także tutaj akurat nie miałam żadnego problemu, nie zastanawiałam się za bardzo i ta na pewno, tą sobie na pewno zostawię, z tego względu, a tutaj masz kieszonkę, a ma, nie wiem dlaczego, ale zaszytą kieszonkę, ale jest kieszonka i tak, i długość jest ok, tutaj mogę nawet sobie ją włożyć w spodnie czy w spódniczkę i materiał jest bardzo, bardzo przyjemny, jest chyba wiskoza. A zaraz Wam sprawdzę szybko, ale tak mi się wydaje. Tak, to jest 100% wiskoza, dlatego jest taka miękka i taka właśnie lekko rozciągliwa i takie bluzki ja lubię najbardziej. Nie lubię takich sztywnych materiałów, które wiecie, takie są trochę... Więc ta na pewno ze mną. Ona ma tutaj jeszcze taki brzeg tutaj taki wywinięty. Nie wiem, czy to widać, czy nie, ale tak. To na pewno sobie zostawię. Także do następnej. Tutaj krój podobny do tej, co miałam z tą falbaną, taką 3/4, tylko że tutaj właśnie rękawek jest taki lekko spuszczony z taką tutaj malutką falbanką. Materiał jest rozciągliwy, widzicie? I on jest taki wycinany, taki, to jest tutaj wycinane. Także bardzo fajnie, ale jest taki mięciutki, taki bardzo przyjemny, także ta na pewno też ze mną zostanie. Znowu tutaj luźno, nic, falbanka fajna, więc nie trzeba kombinować z wkładaniem czy nie wkładaniem. Mnie się podoba, dajcie mi znać, co Wy o tym myślicie, no ale dużo, wiem, że tutaj jest sporo rzeczy bardzo podobnych w kroju, ale taki jest właśnie nie lub, że no wszystkie, może nie wszystkie, ale bardzo dużo rzeczy jest po prostu podobnych. Na pewno wiem, że tą czarną z tym Grandad Color, z tymi trzema guziczkami odeślę, bo jak przymierzyłam tą drugą w kropki, czuję różnicę i wiem, że ta mi się nie ciągnie, a tamta się jednak ciągnie i nie będę się w niej czuła komfortowo, nie będę jej po prostu nosić. Została mi jeszcze jedna bluzka, której niestety chyba nie uda mi się przymierzyć. Przepraszam, że wyszłam z kadru. Została mi się jeszcze jedna bluzka, której nie będę w stanie przymierzyć. Pokażę Wam, wygląda ona tak, nie będę jej przymierzać z tego względu, że mam makijaż na twarzy, a tutaj to jest małe, na czarnym wszystko będzie widać, jeżeli ją pobrudzę, a nie będzie mi pasowała, no to będzie klapa, a ona nie była wcale taka tania. Dlaczego się boję trochę o tą, bo ona jest, nie wiem, no to jest też niby 10, ja wszystko kupowałam w rozmiarze 10, ale ona wygląda strasznie mało, więc ja ją sobie przymierzę, jak się wykąpię, nie będę już miała makijażu na twarzy. Wstawię Wam zdjęcie, jeżeli będzie mi pasowała, to wstawię Wam zdjęcie. Zobaczcie, ona ma przepiękny krój, bo tutaj jest, nie ma rękawka, tylko po prostu takie dwie falbanki jakby, które będą opadały na ramiono. Jest z wysokim tutaj dekoltem, z taką delikatną jakby stójką. Jak widzicie, tutaj jest wykończona taką ryżką, to się chyba nazywa, tak? Tutaj bym musiała ją
doprasować, bo tutaj się opada z jednej strony. No i tutaj tak jakby od biustu jest odcięta i marszczona, także, ale tu to jest tak moim zdaniem wąskie, że ja wątpię, żebym ja się to w tą zmieściła. Tutaj musiałabym mieć chyba 12, bo no uważam, że to jak na 10 to jest bardzo małe. No i to jest 10 ewidentnie. Także mówię, nie chcę się w nią wciskać, żeby jej nie pobrudzić, a dam Wam oczywiście znać, jak to wyszło później, później, jak ją przymierzyłam, jeśli udało mi się ją przymierzyć. Mam jeszcze dwie sukienki, więc wskoczę w te sukienki i to już będzie, kochani, koniec. Także wskakuję w sukienki. Teraz tak, kochani, w tą sukienkę wcale nie było się tak łatwo wbić, a to dlatego, że ona ma właśnie tą taką halkę i ta halka jest przytwierdzona tutaj, wiadomo. Więc może to trochę dziwnie tutaj wygląda, tym bardziej, że tak jak mówię, ona jest tutaj przyszyta i chyba nie założyłam jej tak jak powinnam, dlatego się tutaj będzie troszeczkę ciągła, ale pomijmy to, już nie będę się z tego wydostawać. Tak? Dlatego ona tutaj może będzie wyglądać pewnie... Dajcie, zniżę trochę kamerę, żebyście widzieli. O. Więc tak, sukienka jest luźna, do kolana, tak jak widać. Tak jak mówię, ta może tutaj będzie wyglądało nierówno, ale to właśnie dlatego, że nie założyłam jej poprawnie tutaj tej haleczki. Halka jest typowo, no, typowo plastikowa, taka, wiecie, sztuczna. Tutaj ta górna warstwa sukienki jest bardzo fajna i chyba ją sobie zostawię, bo jest fajna, tutaj luźna, a myślę sobie, że jeżeli, jak już Primarki otworzą, to wiem, że Primark miał takie właśnie w dziale piżam, bo to są raczej do spania, takie czarne właśnie, wiecie, koszule nocne, właśnie z takiego śliskiego materiału, takie ala jedwabne, oczywiście to nie jest jedwabne, bo to jest też sztuczne, ale będzie lepsze niż to, bo to jest takie trochę ciągnące, a to powinno, pod spodem powinno być coś takiego, co pozwoli temu materiałowi, co jest na wierzchu, tak, wiecie, spłynąć, co nie będzie się czepiało, więc myślę, że dajcie mi znać, co Wy myślicie na temat tej sukienki, bo od razu wszystkiego, od razu tego, co myślę, że będę odsyłać, nie odeślę. Mam 100 dni teraz na zwrot, także poczekam na Wasze opinie, więc dajcie mi znać, co myślicie, ale mnie się ta sukienka podoba, jest taka, no, luźna, lekka, taka, nie wiem, dajcie znać. Pokażę Wam tą kolejną. I tak, kochani, ostatnia sukienka to jest taka, materiał taki bluzkowy, czyli nierozciągliwe kompletnie, z mankietami tutaj. Szybko staram się nagrać, bo kamera mi, znaczy bateria mi pada. Założyłam pasek, to jest mój pasek, bo zaraz Wam pokażę, zdejmę pasek i ona jest taka bezpłciowa, a tutaj ma takie ala dwie falbanki, długi rękaw, tak jak mówię, tutaj ma kołnierzyk, guziczki i zaraz Wam pokazuję, jak ona wygląda bez paska, jest po prostu taka błetaka. O, tak wygląda bez paska. Oczywiście młody. Bez paska. Bez paska. Młody wrócił z kąpieli, zobaczcie. Młody już z kąpieli. Także tak to wygląda. Dajcie mi znać. Oczywiście ja myślę, że z paskiem, bo tutaj no, bez paska to taka jest belejaka. Ale z paskiem to już wygląda ok. Także takie jest moje zdanie. Ale oczywiście Wy, kochani, dajcie mi znać. I to na tyle, moi mili. Uciekam, bo za chwilę mi się wyłączy aparat. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie o kciukach w górę, które mi bardzo strasznie pomagają. I dziękuję za wsparcie, które od Was dostałam po śmierci mojej babci. Naprawdę z całego serca bardzo Wam serdecznie dziękuję, bo to bardzo dużo dla mnie znaczyło. Bardzo dużo. Także dziękuję Wam. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!